W większości kobiet w ciąży doradza się przyjmowanie suplementów witamin. Jednak dane, które potwierdziłyby zasadność takiego postępowania, są ograniczone. Niektóre z witamin zostały zbadane bezpośrednio, jak na przykład kwas foliowy. Dla większości witamin dane są ograniczone, bowiem ich wyniki mogą być zafałszowane z powodu mylącego wpływu innych zmiennych. Jest to witamina niezbędna do syntezy DNA, metabolizmu aminokwasów, wytwarzania krwinek czerwonych, wzrastania płodu i łożyska. Istnieją mocne dowody, że suplementacja kwasem foliowym zmniejsza częstość występowania wad cewy nerwowej. Może także przynosić korzyść w prewencji innych wad wrodzonych, rozszczep wargi i podniebienia oraz wady serca. Kwasy DHA i EPA powodują rozkurcz naczyń, hamują zakrzepicę, zmniejszają proces zapalny, wpływają korzystnie na rozwój układu nerwowego płodu. Sposób odżywiania się matki może wpływać na ilość DHA, będącego najobficiej występującym kwasem tłuszczowym, gromadzącym się w mózgu płodu w trzecim semestrze ciąży i w okresie noworodkowym i mającym wpływ na funkcje poznawcze. Do przypuszczalnych okołoporodowych następstw niedoboru witaminy D należy zwiększone ryzyko stanu przedrzucawkowego, nadciśnienie występujące w ciąży z białkomoczem, cięcia cesarskiego, cholestazy wewnątrzwątrobowej ciężarnych, porodu przedwczesnego, cukrzycy ciężarnych, urodzenia dziecka o małej masie urodzeniowej w stosunku do wieku ciążowego. Odpowiednie spożycie z żelaza podczas ciąży służy wzrostowi produkcji krwinek czerwonych i zaspokojeniu krążenia maciczno-łożyskowego. Niedokrwistość u matek wiąże się z małą masą urodzeniową, porodami przedwczesnymi, umieralnością okołoporodową oraz depresją poporodową. W sytuacji niedokrwistości z niedoboru żelaza proponuje się suplementację żelaza elementarnego, pamiętając, że dodatek witaminy C zwiększa wchłanianie żelaza. Istnieją przekonujące dowody na szkodliwość przyjmowania pewnych witamin w nadmiernych ilościach. Dawka ponad 10 tysięcy jednostek miary witaminy A wiąże się z występowaniem wad wrodzonych płodu. Zarówno nadmiar, jak i niedobór jodu może prowadzić do wola u płodu oraz opóźnienia rozwoju. Należy dbać o zdrowy sposób odżywiania. Dieta śródziemnomorska wiąże się z lepszymi wynikami położniczymi. Wykazano zmniejszenie częstości porodów przedwczesnych, a także poprawę krążenia maciczno-łożyskowego. U kobiet spożywających dużo przetworzonych mięs oraz produktów mlecznych o dużej zawartości tłuszczów istnieje większe ryzyko urodzenia dziecka o małej masie w stosunku do wieku ciążowego.